Witajcie, Dukacja na Maxa z tej strony, kolejny odcinek serii Shogi i dalej rozwiązujemy sumę, bo ja jestem oparty i trzeba ćwiczyć sumę. Atakujące figury, skoczek, tokin, pionek. Coś więcej? Halo? Halo? To jest takie proste? Nie no, czegoś nie widzę. Czegoś nie widzę. Jedyny tutaj logiczny ruch przy takiej małej liczbie figur to jest wzięcie wieży. Ja nie będę się nad tym zastanawiał, ale co dalej? Pionek? Nie no, to na czym ja myślę? No i oczywiście zagrałem. Zagrałem. Było nad czym myśleć. Było nad czym myśleć, bo była długa, słusza kontynuacja. Oczywiście nie widziałem jakiejś drugiej ucieczki. Złoty. No, motyw odciągnięcia. Trzeba tutaj tego konia odciągnę, bo przeszkadza. Poświęcamy smoka i złoty. Dobra. Bądźmy poważni. Bądźmy poważni. Dwa pionki na ręce. Atakuje. To atakuje. Ktoś potencjalnie atakuje jeszcze? Nie. No i co z tym zrobić? Nie mam złotego na ręce. Znowu nie ma. To nie ma innego. To są takie sumy, gdzie nie ma innego dobrego ruchu niż ten. No i co? Chyba, że mam tutaj zrobić. Bo to chodzi o to, żeby teraz nie rzucić głupio zasłonięciem dla gońca, tylko tutaj. Dokładnie. Brawo! Dwa sumy pod rząd zrobiłeś, Grzegorzu. Gratulacje. Nie, z poprzedniego chyba nie... Nie, dwa. Dobrze, dwa sumy pod rząd zrobiłeś dobrze. Ale to jest problem. Problem dotyczy tej pozycji. Nie wiem, to jest, czym starczy złoty na ręce. Tak? Czyli... A jakbym tutaj po prostu srebrnego poświęcił, to czemu? Kto mi zabroni? Tylko że teraz brakuje mi generała. Aha, że... nie no, to nie działa. No zlitujcie się nade mną. Czego ja znów nie widzę? Czego ja znów nie widzę? No... jest tylko... no to nie, bo ucieczka, 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 on chce, on aż chce tutaj uciec. Znowu wydaje się, że jest tylko jeden logiczny ruch. Ruch tym oto koniem. No jest, oczywiście, że jest, bo po prostu tutaj złoty leci. Jak weźmie. Tak, brawo Grzegorzu, brawo, udało ci się. No dobra. Ustawiam króla w pozycji i potem podwójny szach. Która to pozycja jest? To jest pozycja, która mnie interesuje. Dobra, brawo Grzegorzu. Nie no, cztery pod rząd. Normalnie powiecie, że coś mnie opętało w tej grze. Tu jest taka pułapka, że jeżeli bym poszedł, znaczy tak to nie mogę, ale srebrny, no to wtedy tutaj jest wyjście, więc na to sobie nie mogę pozwolić.
No i znów jest problemem, ten ruch jest problemem tutaj. Po pierwsze, złoty tutaj król odchodzi. Nie mam czym zaatakować. Może skoro problemem jest ta ucieczka, to może trzeba tutaj poświęcić po prostu złotego i świat wtedy staje się piękniejszy. No, zaraz. Jak stać się, to jak tutaj poświęcę, to tutaj jest droga. Nie no, kusi mnie strasznie ten ruch. Strasznie mnie ten ruch kusi. I on musi po tym ruchu wziąć złotym. Bo nie może wziąć, bo złoty. I czy to coś... Oczywiście, że zmienia. Słusznie mnie kusiło. Tutaj. Niesamowite. Normalnie rozwiązywanie sumy marzeń. A, tutaj jest prosty motyw. Po prostu chcę zmienić tutaj króla, a jeden co mogę z nim zrobić, to zawołać tutaj go wieżą. No jeśli wszystko widzę dobrze, to jest mat. No dobra. Atakujące, tak. Chyba więcej nic. A, motyw jest taki. Kluczowy jest, że ten piątek przeszkadza w tym momencie. Więc jeżeli teraz go wypromuję, to jest to zły ruch. Za dobrze było. Czyli co, złoty po prostu tutaj w tej pozycji. Usunięcie obrońców dopiero wtedy. Rozważałem to. No więc nie jest tak tragicznie. A tu mamy z kolei... A, tutaj będzie tak. Poświęcam złoty i lanca na sukces. Jakoś mi teraz, ojejku, lżej na duszy, jakoś to idzie do przodu. Dlaczego nie skoczę tutaj? Dlaczego nie? Nie no, gdzie jest kusi? To kusi tutaj kusi. No złoty jest, nie działa na pewno, bo po tym nie mam jak obronić tego złotego, tak, żeby dać szacha, więc to jest tej problematyczne, więc musi być skoczuś, tylko skoczusiu drogi. Tak, skoczuś tutaj. Podjąłem tą decyzję. Bo teraz idę. Gońcem najpierw? Albo po gońcu? No gońcem. Teraz goniec tutaj i złociszek. Dobra. Tutaj się aż prosi ten ruch. Tutaj ten ruch od razu się automatycznie prosi. Jak świnie w korycie prosi się. No i srebrny. Srebrny, złoty. A dlaczego to ma być takie piękne, skoro tutaj... O, tutaj kluczowy jest pionek jednak.
Nie mogę, nifu. Nifu, 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 nifu. Ale on to będzie. Musi być ten ruch. I teraz tak. Lanca. To idzie tutaj. I złoty bierze lancę. Dziękuję za imprezę. Człowiek nadal czegoś nie widzi jeszcze. Dalej czegoś człowiek nie widzi. Nie no, lanta jest aż tutaj się aż prosi. Ale dlaczego? A! Głupie, głupie myślenie. Lansa. Teraz tutaj. Złociszek. Odejdzie. Znowu złociszek. No i tak to ja mogę sumę rozwiązywać. No dobra, tutaj wygląda, że nie mam specjalnie. A już chciałem zrobić fatalny ruch. Koń. Koń trzeba odciąć, trzeba odciąć. Zwróćcie uwagę na wszystkie figury, które są na planszy. Zwróćcie uwagę. To było fajne, gdyby nie było tego schrobnego i tego konia jeszcze przy okazji też, tak. A to wygląda dziś z kolei na motyw Hishi. Zaraz będzie problem. Nie będzie problem. Złoty. I dobra, 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 dobra. No, skoczuś, ale co po skoczusiu? A tu jest, król, którego szachuję. Nie, to mój. Chciałem swojego króla szachować. Geniusz. Smoczek mi przeszkadza. W takiej pozycji każdy tutaj ruch to jest nieprzemyślany, to jest przegranie partii. Dzięki kocie, że mi szeleścisz. Pozdrawiam cię również, kocie. Chyba, że to jest to rozwiązanie, naprawdę. Nie, no on tutaj wejdzie królem i... Bo zamieciony jestem. Jejku. Może jakiś ruch w stylu hello, idę sobie gdzie indziej. Potem srebrny tutaj. Nie podejdę tutaj, bo jest mat. Czyli muszę podejść tutaj. A tu jest lanca. Moje i przeciwnika. I goniec, który prosi o bicie. Może, a może jakaś lanca po prostu właśnie? Może ta lanca ma jakiś tutaj, kurczę, ukryty sens? Nie no, wzięcie koni tutaj smokiem i przejście jest... A ten srebrny? Też nie. Dalej. Wieszę. Na czym ja tutaj w ogóle myślałem? Dobra. No jest taki ruch możliwy. Co po nim? To jest kluczowe. No ten wydaje się prostszy. Rzucenie w ten sposób powoduje,
Będziemy ich rzucić cokolwiek. Tutaj przesunięcia, ale po co, na co? Dobra. Spróbujmy zaufać ponownie. Nie, no nie. No nie ośmieszajmy się, no to ten ruch nie przechodzi. Co potem, jak weźmie piątkiem? Musi być ten ruch. Okej, dobra. Tym optymistycznym akcentem kończymy dzisiejsze rozwiązywanie szogi. Mam nadzieję, że takie rozwiązywanie ze mną dalej Wam się podoba. Dzięki za oglądanie i trzymajcie się, widzimy się w kolejnych odcinkach. Do usłyszenia.